interesujesz się anatomią albo masz ochotę kogoś obejrzeć ze skóry, mam dla Ciebie świetny gadżet. Ponieważ gadżet jest dobrą rozrywką dla jednej osoby albo dla grupy osób, postanowiłem sobie zaprosić dzisiaj do odcinka asystentkę. Siema. Cześć. Tobie i siema wszystkim. To jest... Karolina. A ja jestem... A będzie to pod koszulek. Karolina jako kobieta zajmie się tym, co kobiety lubią najbardziej, czyli szmatkami. A ja się zajmę elektroniką. Z informacji na opakowaniu jasno wynika, że pod koszulek pierzemy w maksymalnie 30 stopniach, nie prasujemy, nie suszymy w suszarce, nie wybielamy i nie czyścimy chemicznie. Mamy ducha. Albo kościół trupa. Pod koszulek jednak to nie wszystko. Na telefonie musisz zainstalować aplikację, żeby sprawdzić, czy aplikacja kompatybilna jest z Twoim telefonem, wystarczy przeczytać informacje z tyłu opakowania. Jeżeli nie posiadasz jeszcze opakowania, w internecie można znaleźć stosowne demo. Tutaj widzimy informację, że optymalna odległość podkoszulka od telefonu to jest 3 stopy. Stopa to jest około 30,5 cm, więc całkowita odległość to jest 90 cm. Może zacznijmy sobie od opcji, która jest dostępna bez podkoszulka. Pomiar pulsu. Przykładamy z tyłu palucha. I chwilę czekamy. A teraz pokażę Wam największą wadę, moim zdaniem, tej aplikacji. Mianowicie... Nie mamy do wyboru języka polskiego, ale to też może być i zaleta. Można podszlifować angielski, niemiecki albo mandaryński, jak kto woli. A teraz pokażę Wam właściwe zastosowanie tego podkoszulka, tylko nie za dużo, żebyście mieli sami okazję się nim pobawić. I am your virtual expert on physiology and anatomy. Let's explore and learn about your body. Choose a physiological system and let's get started. The digestive system. Your body needs lots of energy to work properly, as well as vitamins, minerals, and fats, which all have individual, special roles. But how do you get those from your food? First stop for swallowed food is... No może to wystarczy. Piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się patent. Czy nie? A my się z Wami żegnamy. Cześć. Cześć.